Siemaneczko, może dzisiaj jakiś unboxing. Dawno nic takiego nie było, to można coś tu pokazać. Co tu kupiłem? Taka spora paczka. Już mi tutaj napoczęli, mam nadzieję, że nic nie wyciągnęli z tej szpary. W sensie chyba mamuśka patrzyła, bo już ta paczka stała na schodach jak wróciłem. To jest ze sklepu Motoluka. Pokażę wam, co tu kupiłem. Jak zwykle nie ma na co pieniędzy wydać. A tłok do Yamaszki niekupiony dalej. Nie no, dzisiaj już wysyłam to do szlifu. Ewentualnie jutro, bo jeszcze muszę tam do... No znaczy, no nie muszę, ale możliwe, że tam do Kamila tego od MRF-a podjadę, tam oponki mu zmienimy. Nie wiem, co on tam jeszcze kupował. I tak, jakaś łopona. O kurna. To wszystko razem jakoś wyszło. Raj, ciuniu. Tutaj jest jeszcze oddzielna paczka. Wszystko jakoś sklejone, tak dziwnie. To na później jeszcze. Dobra, podnośniczek. Teraz uwolnimy tą oponę biedną. Junior Cross. Dobra, to już tutaj podnośnik dla pitbike'a. Podnośnik od Yamahy można zabrać. Stoi na tym. O kurna, wysoki ten podnośnik. Jeszcze krzywo go postawiłem, ale dobra, niech będzie. O, ten tutaj. Tak jak było na początku. Tutaj jeszcze jakaś oponka Mitasa. Chciałem tego Maxisa, ale nie mieli. Tak o przysłali. Widzę twardy ten. Twarda mieszanka. To pewnie na piachy lipa, ale po asfaltach trochę dłużej pociągnie. Bo chciałem coś takiego, jak tu było wcześniej. Ta opona była dobra, tylko że już nie ma bieżnika w porównaniu do tej. Ogólnie mam kamerkę na samej głowie i ten, i taki dziwny obraz, jak patrzyłem na podglądzie, że to wszystko takie malutkie jest. Yamaszka jaka malutka. Dobra, do Yamaszki też kilka rzeczy zamówiłem. Okleiny, nie okleiny i takie pierdoły. To jeszcze tu wam pokażę od razu do Yamaszki. Tak, to licznik motogodzin do pitbike'a. Tutaj filterek jakiś. Też do pitbike'a, chociaż na ten plastik to chyba jeszcze to osłonę tak to założę, co jest. Uszczelniacz pompy wody do Yamaszki. Ostatnio zaobserwowałem, że mi się olej miesza z wodą, uszczelka. Od Kamila wziąłem, sprzedał, a mu zostało. Dobra, co tu jeszcze zostało? Jakieś same malutkie rzeczy. Może trochę tą kamerkę do dołu dam, żeby w ogóle było widać, co ja otwieram. Mam nadzieję, że to widać. Co ja tam jeszcze dobrałem sobie? A klej do gwintów. Ta śruba jest u Kamila. Zamówił mi nowo, bo zgubiłem. Już w ogóle odstawienia na kole tak zobaczyłem, że zaczęło się przeginać ten. Że chyba kierownicę wyprostować. W sensie na lagach mi się przegięło koło. Te śmieszne łaty do dętek zawsze się przydadzą, bo to te gumy się łapie, to akurat po 6Z było, to sobie dobrałem. O, te łatki to myślałem, że nieco większe są, ale większe łaty trochę lepsze, ale już od biedy mogą być takie. Dużych dziur się zazwyczaj nie klei. Dobra, to można tu sobie położyć. O, tu to też jakieś łamane mocowanie od GoPro. No tutaj też ułamane, wszystkie te mocowania połamane.
Dajcie, kupiłem wtedy ich chyba z 7. To dobrze, że więcej wziąłem. No to będzie wszystko. Więcej nie brałem. Klej do gwincików się przyda. To tyle z tego unboxingu. Gdzie tu jeszcze paragon za te... O panie, 342 zł. Poszalałem. Ale to paragon zostawię. W sumie może się jeszcze przyda do czego. Przyszedł do domu panie. Tutaj kartonik już do wyrzucenia. Kurna, tutaj mi stary to piłę postawił. Wszystko pozalewane, ja pierdziel. Normalnie mu zaraz to wyniosę. Gdzieś tam. Jakieś tu kurna. Dawajcie, gacie od roboty, stary. Ja pierdziel. Tu on to bokiem postawił. To tyle. Wszystko zachlapane. No to tyle u mnie. Tak to się żyje na tej wsi. Idziemy myć te lonsiny, a później rozbieramy i serwisujemy. Pokażę wam kilka rzeczy tutaj. A tu sobie jeszcze zamówiłem ortezy. Nie wiem czy to ochraniacze kolan. Jeden, dwa, ale takie coś sobie jeszcze kupiłem. Dobra, to siemaneczko i do następnego odcinka.